Światowy tenis jest, tak jak zresztą większość dyscyplin, rzeczywiście w sytuacji e, bardzo złej. Ja myślę, że światowy tenis w sytuacji złej będzie jeszcze niestety przez wiele miesięcy, dlatego że e, nie wiem, co wymyślą władze ITF, ATP, i WTA, jeżeli chodzi o podróże, no bo światowy tenis polega na, jednak na podróżowaniu w dużych ilościach, podróżowaniu samolotami, a to, jak wiemy, jest na dzisiaj praktycznie niemożliwe, a... W krótkiej przyszłości będzie utrudnione, więc na pewno to zadanie, jako chyba jedno z najważniejszych, o poza finansowaniem zawodników, których, no, mimo wszystko są przecież dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy na świecie zawodników, którzy z tego żyją, to dwa takie największe problemy do tego dochodzą: kluby, właściciele klubów, organizatorzy turniejów, no, wiele, producenci sprzętu wiele rzeczy składa się na to, że dzisiaj Tenis, zresztą, tak jak mówię, jak cały sport jest w dużym kryzysie. No przyszłość rysuje się trudno powiedzieć, no ja jestem cały czas umiarkowanym optymistą. Wierzę, że przy jakichś ograniczonych warunkach, przy ograniczonych, przy zasadach, które przyjmiemy, jeżeli chodzi o pandemię, typu odległości, zmniejszone trybuny, zmniejszona ilość osób w różnego rodzaju strefach, zarówno zawodniczych, jak i sponsorskich, uda nam się tą imprezę przeprowadzić, bo mam nadzieję, że Rynek turniejów ruszy w końcu, jest w tej chwili wstrzymany do połowy lipca, no ale nie da się tego do końca wstrzymywać. Oczywiście, no, pewnie, że się da, natomiast no, będzie to skutkowało ogromnymi stratami, zarówno dla samych zawodników, nie, dla rynku telewizyjnego, dla rynku sponsorskiego, dla rynku, dla rynku organizatorów turniejów, nie, także i dla nas. Także nie, mój umiarkowany optymizm jest taki, że jednak US Open się odbędzie. Nie, po to przesunęło się Roland Garros. Nie będzie, ale to jest specyfika kortów trawiastych. Także to, co, co dzisiaj, na co dzisiaj czekamy, to czekamy na dobre wiadomości z ATP, z innych organizacji, że w końcu sezon ruszy, jeżeli ta pandemia będzie odpuszczona, ona powolutko odpuszcza, więc mam nadzieję, że do, do lipca uda się jakby zwolnić cały ten rynek tenisowy. My jesteśmy w kontakcie z ATP tak naprawdę od samego początku, właściwie jeszcze, jeszcze przed tym, zanim u nas ogłoszone te wszystkie problemy, po pierwszych problemach turniejów amerykańskich zaczęły się ukazywać komunikaty. Jesteśmy w, stałej, w stałym kontakcie z Joanną Langhorn, która jest jakby taką naszą opiekunką wszystkich turniejów challengerowych w Europie z ramienia ATP jest szefową jakby tego ATP Europe. I ona, ona plus jej współpracownicy cały czas nas zapewniają, informując po pierwsze o tym, co się dzieje, zapewniają, że ta druga część sezonu e, robią wszystko, żeby ta druga część sezonu wystartowała, więc stąd też mój umiarkowany optymizm, e, który, który no, mam nadzieję, że uda mi się ten kalendarz na tyle ułożyć, bo na pewno już są głosy, że część turniejów, takich jak Stuttgart, być może Rzym, być może e, nie wiem, jak Monte Carlo, ale, ale Rzym, Madryt e, będą chciały się przenieść na tą drugą część sezonu. Czy to się uda? Nie wiem. No jest jeszcze turniej wielkoszlemowy, sytuacja w Stanach dzisiaj jest dość trudna. Jedna z najtrudniejszych, natomiast ona też jak słyszymy, się poprawia. Jeżeli nie będzie jakiegoś nawrotu pandemii, wydaje mi się, że, 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 że to wszystko się uda i o tym nas zapewnia ATP w takich cotygodniowych komunikatach, newsletterach, które jest skierowane do wszystkich dyrektorów turnieju. Mamy cały czas kontakt, kontakt też telefoniczny. Dzisiaj działamy tak, żeby tak jakby PKO Szczecin Open miał się normalnie odbyć w swoim wrześniowym terminie. No na pewno będziemy musieli bardziej pójść w stronę e, telewizji, przekazu online do internetu, niż e, takich rzeczywistych kibiców na trybunach, bo, bo to, to wszyscy wirusolodzy i fachowcy, e, którzy, którzy na pewno znają się dużo lepiej niż my i niż ludzie z ATP, mówią o tym, że ciężko będzie. Wrócić do takiej normalności, jeżeli chodzi o publiczność. W związku z tym my też będziemy, powoli się już przygotowujemy do tego, że będzie dużo środków dezynfekujących, że będą te odległości, że, że ustawimy co trzecie krzesło na trybunach albo co drugie, żeby ta odległość dwóch metrów minimum była zachowana, być może będziemy rozdawali maseczki. Na pewno będzie inaczej. No, świat zwariował i świat jest inny dzisiaj, więc nikt się nie spodziewał jeszcze półtorej miesiąca temu, że to będzie aż tak wyglądało. W związku z tym my dzisiaj też nie wiemy. Natomiast chcemy się przygotować do tego jak najlepiej. Na pewno dostaniemy też pewne wytyczne, zarówno z ATP, jak i dostaniemy wytyczne, jeżeli chodzi o służby sanitarne w naszym kraju. Na pewno się do tego jesteśmy w stanie dostosować, dostosować obiekty, dostosować wszelkie wydarzenia, te wydarzeń będzie na pewno mniej, będą ograniczone, ale gramy na świeżym powietrzu. To też jest jednak, mimo wszystko, coś innego. A najważniejsze tutaj przy turnieju w tym roku trzeba uznać, że najważniejszy będzie tenis. Najważniejsze będzie to, żeby zawodnicy mogli tutaj przyjechać. I to co powiedziałem wcześniej a propos, a propos samolotów, to może być jakiś problem, nie wiem jak to rozwiąże ATP, natomiast najważniejsze, żeby zawodnicy mogli przyjechać, żeby mogli rywalizować, a żebyśmy mogli to obejrzeć, a obejrzeć możemy nie tylko siedząc na trybunach, bo przy obecnej technice nie jest to żaden problem, że będziemy się na pewno wtedy starali o większą ilość transmisji telewizyjnych. To bardzo dobra informacja. Jeżeli to by się rzeczywiście wszystko potwierdziło i ten sezon wystartuje, to, to myślę, że będziemy mieli jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepiej obsadzony turniej w historii, już 28-letniej w tym roku. Dlatego, że Zawodnicy, tak naprawdę, sezon się dzielił zawsze na, na, na ta, ta, ta część sezonu dzieliła się na sezon najpierw na nawierzchni ziemnej przed Roland Garros, potem na nawierzchni trawiastej przed Wimbledonem. Cały cyrk tenisowy przenosił się na, na ziemię amerykańską, raczej na hardkorty, gdzie przygotowano się do US Open, a potem my byliśmy już w takim sezonie troszeczkę takim martwym, gdzie raczej większość zawodników uciekała. Ci, którzy nie lubią szczególnie na ziemnej, uciekała do, do Azji, bo tam odbywał się kolejny cykl turniejów, przed, który tak naprawdę kończył się właściwie mastersem e, e, i powrotem do Europy. Natomiast jak to będzie w tym roku, nie wiem. Natomiast jeżeli e, rzeczywiście Roland Garros będzie tuż za nami, no to nasza nawierzchnia, nasz turniej, nasz termin powoduje, że możemy się spodziewać bardzo dużej ilości dobrych graczy, e, którzy się zarówno zgłoszą jeszcze przed. E, tak jak jest normalna lista, jaki będą czekali na dziką kartę, ewentualnie kiedy, nie wiem, będą grali jeszcze na US Open długo, a wtedy już będzie po terminie e, zgłoszeń. Natomiast to w ogóle będzie ogromne wyzwanie dla, e, dla zawodników, przejście w tak szybkim tempie z nawierzchni twardej na nawierzchnię e, ziemną. E, z tego, co wiemy, z tego, co słyszeliśmy, też w naszym terminie będzie jeszcze jeden turniej, turniej z tych dużych turniejów. Nie wiem, czy to będzie Stuttgart, czy to będzie coś innego, czy to będzie właśnie jakiś Rzym, czy, czy Madryt przeniesiony na nasz termin, ale, ale o tym się mówi. Nie wiem, czy to będzie tylko jeden termin, czy dwa, co będzie w, w drugim tygodniu Pucharu USA Open, co będzie z Pucharem Davisa, który jest w naszym tygodniu, bo wygląda na to, że wtedy on musiałby wypaść. Nie wiem, jak się dogadają te organizacje, bo jednak Puchar Davisa to ITF, a nasz turniej i i wszystkie inne zawodowe turnieje poza Wielkim Szlemem to, to ATP, więc no, trudno dzisiaj to powiedzieć. Myślę, że więcej będziemy, tak zresztą zapowiada ATP i wszystkie organizacje, że więcej będziemy wiedzieli pod koniec maja, na początku czerwca. Wtedy kolejne takie. Myślę, że ważniejsze rozstrzygnięcia, bo komunikaty takie, że wszyscy pracują i e, chcą, żeby, żebyśmy wszyscy mieli jak najlepiej, i zawodnicy i organizatorzy turniejów i kibice, to zostawmy, niech oni e, takie komunikaty ślą. Natomiast e, najważniejsze jednak są te rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia zapadną dopiero wtedy, kiedy będzie widać, co się stanie w krajach, które e, odpuszczają nieco e, i, i co będzie za miesiąc z tymi krajami. I czy we, we wszystkich krajach będzie takie odpuszczenie mniej więcej równe? No, bo nie możemy zawodników dyskwalifikować, także zobaczymy. No w tej chwili ruszają w wielu państwach już korty. Ja mam nadzieję, że u nas też ruszą. Ruszają rozgrywki takie narodowe. To jest myślę, że. Takie coś, co najszybciej wróci do tego, żebyśmy mogli obserwować rozgrywki między lokalnymi, krajowymi zawodnikami, i też, już takie coś razem z Polskim Związkiem Tenisowym planujemy pod szyldem Lotos PZT Polisztur Narodowy Puchar Polski. Miejmy nadzieję, że to będzie taki początek, dobry początek tenisa, który zwieńczeniem będzie właśnie PKO Szczecin Open. Obecna sytuacja jeszcze nie wpłynęła, na razie wszystko wiemy, że. że bo my dzisiaj się możemy na, opierać na jednej rzeczy, tak jak w każdej właściwie sferze życia, możemy się opierać tylko na tym, co jest dzisiaj, teraz albo co jest zaplanowane w przyszłości takiej pewnej przyszłości. No, dzisiaj w ogóle trudno mówić o pewnej przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o PKO Szczecin Open, no to mamy umowy popodpisywane z tymi głównymi partnerami. Część partnerów tych nieco mniejszych zapewnia nas o tym, że będzie z nami, że nas nie opuści. No, nie wiemy, jak sobie firmy poradzą, jak, jaka będzie sytuacja za dwa miesiące, bo wtedy, kiedy będziemy już tak naprawdę kończyli, jakby te wszystkie możliwości działań sponsorskich, bo to tak jest, że, że pod koniec czerwca urywa nam się możliwość pozyskiwania nowych sponsorów z jakimiś większymi świadczeniami, bo, bo wtedy już są druki, są kampanie idą i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym czekamy, co się wydarzy do, do, do właśnie do tego czerwca i wtedy m, mam nadzieję, że wyjaśni nam się ostateczna forma, jeżeli chodzi o i, i ostateczna ilość sponsorów, przez co przełoży się to na formę tegorocznej edycji PKO Szczecin Open.